Kormorany, czaple są naturalnymi wrogami ryb, które stanowią ich podstawowe menu. Problem narastał latami i wymaga podjęcia stosownych kroków. Najwyższa pora, ponieważ to, co dotychczas się dzieje, to znaczy lawinowy wzrost jego populacji, nie tylko w Polsce, ale w całym kraju, w całej Europie, zresztą budzi zaniepokojenie całej Europy, doprowadzi w krótkim czasie, jeżeli nie będą jakieś działania przeciw temu czynione, do upadku rybactwa, dewastacji rybostanu w jeziorach, czyli w zasadzie też i środowiska jeziorowego, bo ryby są przecież ważnym czynnikiem środowiska jeziorowego. No i skutki tego będą opłakane, najpewniej trzeba będzie potem to długo odbudowywać, a przede wszystkim zmniejszyć populację kormorana, żeby doprowadzić do jakiegoś normalnego stanu. Są szkodliwe chociażby z porównania tego, ile zjadają kormorany, a ile łowią rybacy. Aktualnie kormorany, mówię tu o tej części jezior po tej stronie Wisły, czyli po wschodniej stronie Wisły, bo tu robimy badania. W ubiegłym roku kormorany zjadły przeciętnie 18 kg hektara, a rybacy łowili niecałe 7 kg hektara. Ale łowili przedtem, kiedy kormorana jeszcze był w dużo mniejszych ilościach, czyli 20 lat wstecz, mniej więcej łowili około 25 kg, więc trzykrotnie spadły połowy rybackie, a wzrosły trzykrotnie połowy kormorana. Polski program, zarys tego programu, który powstał, był praktycznie nie uwzględniał propozycji rybaków, w związku z tym jest taki trochę zachowawczy i kaleki i nie rokuje jakichś takich sensownych rozwiązań. I jeżeli tak dalej pójdzie, rybactwo w niedługim czasie zniknie, to tradycyjne jeziorowe, a stawowe, jeżeli nie będzie mogło się obronić również, czego mam już przykłady, na przykład na Warmii. Obiekty, które zostały objęte na przykład obrębem ochronnym, stawowo splajtowały, ponieważ nie wolno było nawet płoszyć. Na skutek zmiany przepisów pojawił się obowiązek otrzymania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstrzał i płoszenie kormorana czarnego, czapli siwej oraz wydry na stawach będących obrębami hodowlanymi. Wsparciem dla prowadzenia polityki w tym względzie jest stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Zebranie dzisiejsze służy zaopiniowaniu stanowiska, czyli mamy być pomocą, mamy pomóc Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w wydawaniu zgody bądź odmowie tej zgody na płoszenie kormorana na wodach w województwie podlaskim, między innymi na stawach hodowlanych. Obecnie płoszenie bądź odstrzał kormorana będzie wymagało zgłoszenia, będzie wymagało uzyskania decyzji. Wcześniej to było robione po prostu bez żadnych zgłoszeń, bez uzyskania pozwolenia i zgodnie z prawem zresztą. Tak, nasze prawo to regulowało. W tej chwili wiadomo, że żeby uzyskać pozwolenie, należy zgłosić jakiś dokument do Regionalnej Dyrekcji, uzyskać zgodę na odpowiednią ilość i termin płoszenia bądź odstrzału. Obok hodowców ryb również wędkarze widzą zagrożenie ze strony tych ptaków. Są to zwierzęta, które generalnie żerują praktycznie rzecz biorąc na rybach i często na rybach młodocianych, tych najcenniejszych, przez to nie może następować naturalna rekrutacja w wodach. Odtwarzanie się zasobów ryb zgodnie z zasadami. Po obsadach stawów, gdzie na przykład wpuszczamy jakiś tam na rybek karpia i innych ryb w danych ilościach, czyli tam 200-300 kg na hektar, jeżeli pojawi się stado kormoranów w ciągu 1-2 dni, może to obsadę ograniczyć nawet i o 50%. Obrońcy ptaków zalecają daleko idącą ostrożność w podejściu do tego problemu. Dyskusja na posiedzeniu Rady wskazuje na to, że temat konieczności ograniczania szkód w rybołówstwie powodowanym przez kormorana jest bardzo skomplikowany i nie jest jednoznaczny. Uważam, że jakby takie z góry przesądzanie, że odstrzał kormorana przyniesie skutek, myślę, że jest trochę przesadzone, bo istnieje też wiele różnych innych metod. Są też sygnały, że samo płoszenie nabojami ślepymi może przynieść taki sam skutek jak odstrzał. Byłam przeciwko stanowisku Rady ze względu na to, że wydaje mi się ono zbyt ogólne, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody, zanim wyda zezwolenie na odstrzał czy też płoszenie, musi przeanalizować szereg różnych warunków, a to stanowisko jest bardzo ogólne i mówi o tym, że generalnie można. Natomiast myślę, że nie jest to takie jednoznaczne.
Po burzliwych obradach Rada podjęła stanowisko w przedmiotowej sprawie. Stanowisko jest takie, że wprowadza się ograniczenia terminowe co do płoszenia i odstrzału w najbliższym sąsiedztwie kolonii lęgowych, natomiast na pozostałych obszarach będzie można płoszyć kormorana przez cały rok. Najprawdopodobniej względy gospodarcze zwyciężą w tym przypadku. Oczekujemy tego, że na temat tych gatunków zacznie się jakaś w końcu merytoryczna rozmowa, że nie tylko chrońmy tą przyrodę, ale chrońmy tą przyrodę mądrze. Eko, bio, organik. Coraz głośniej jest o żywności ekologicznej, czyli wytwarzanej w sposób przyjazny dla natury i człowieka oraz niemodyfikowanej genetycznie, czyli GMO. Przepisy na smaczne potrawy można znaleźć w internecie na coraz liczniejszych blogach kulinarnych lub poznać w praktyce na warsztatach. Witam na warsztacie pod tytułem Eko ciasteczka i inne zdrowe łakocie. Jest to warsztat kulinarny organizowany w ramach warsztatów Kobieteria na warsztat, organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Kobieteria. Na warsztacie tym przygotujemy ciasteczka, które po pierwsze są pozbawione chemicznych dodatków, poza tym zawierają w sobie różne naturalne, nieprzetworzone składniki, które dostarczają nam dużo minerałów, witamin, przede wszystkim zdrowego błonnika. Słodycze nasze będą wykonane z ekologicznych produktów, czyli będących płodami rolnictwa ekologicznego, które są pozbawione nawozów sztucznych, pestycydów, które są też wolne od GMO. Słodycze te są oczywiście super alternatywą do tego, co możemy kupić obecnie w sklepach, czyli do słodyczy nafaszerowanych różnymi chemicznymi dodatkami, konserwantami, szkodliwymi barwnikami. Podczas warsztatu Eko ciasteczka i inne zdrowe łakocie 10 lutego w Białymstoku uczestniczki przygotowały wspólnie zdrowe, pozbawione chemii nadmiaru cukru ciasteczka, które smakują dorosłym i dzieciom. Są też doskonałe dla alergików.